Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Konanek, a dzisiaj będzie nadzór. Spójrzcie, doszło nam coś w CS-ie, a dokładniej kapsuły z nalepkami. Ciekawe, co w nich będzie, czy będą fajne te nalepeczki, bo z tego co tutaj widzę, to wyglądają średnio jak zawsze. Zobaczymy, co mi przyszło w ekwipunku, jakaś skrzynia, którą można spieniężyć. Na pewno można, bezproblemowo. Twój ekwipunek jest aktualnie niedostępny. No cieszę się bardzo. Trudno. To w takim razie, moi drodzy, ściągniemy sobie pierwsze demko do nadzoru. Mam nadzieję, że no tym razem nie będzie tak, że na 3 demka będziemy mieć 3 cheaterów, no bo wiecie, mimo wszystko chciałbym, żeby w tym CS-ie cheaterów było mniej. No ale oglądamy absolutnie każde demko i jest cheater. Tam właściwie różnica w demkach bez cheaterów, a w demkach z cheaterami jest naprawdę mała, chyba 20 demek na nasze ponad 100. Zresztą zawsze będzie, zawsze pod koniec odcinka dodaję, ile złapaliśmy haksów już i ile obejrzeliśmy demek już. A tymczasem takie trochę déjà vu z zeszłego tygodnia, ponieważ pierwsze demko mamy z Dusta 2, czyli najbardziej cheaterskiej mapy ever. Ciekawe, co tym razem nam zaserwuje Valve. Czy będą sami cheaterzy? Czy może będzie tylko jeden cheater, czy żadnego? Zobaczymy, jak to będzie. Na razie słyszeliśmy wyciągnięcie noża, szybkie przełączanie broni, prawda, pan podejrzany. No jak sądzicie, czy on cheatuje? Bo ja myślę, że należy dać mu szansę, ponieważ nie należy oceniać, prawda, cheatera po tym, że patrzy w ziemię. No dobrze, moi drodzy, to ten, ja przewinę i zaraz, jak to się nazywa, zaraz się zobaczymy przy ocenie. Tylko znajdę myszkę jeszcze, a to nie jest łatwe, znalazłem. Dobra, to zaraz się widzimy, moi drodzy. No i moi drodzy, jak sądzicie, czy pan podejrzany był faktycznie cheaterem? No według mnie oczywiste było wspomaganie celowania, pola widzenia i inne zewnętrzne wspomagania, natomiast umyślne przeszkadzanie damy na niewystarczające. Ja przesyłam werdykt i jako, że w zeszłym tygodniu to ten nasz nadzór był króciutki, to myślę, że teraz sobie po prostu w międzyczasie pykniemy strefę zagrożenia pomiędzy tymi demkami. Powiem wam, że no, brakuje mi tego czasu na granie niestety i tak jak już mówiłem wiele razy, zapraszam was po prostu do śledzenia mnie na Twitchu. Link do Twitcha znajdziecie w opisie tego filmu. No i wiecie po prostu, jak będziecie mnie śledzić na Twitchu, to będziecie wiedzieć, kiedy odpalam streamka. A w momencie, w którym nie za bardzo mam czas, żeby w ogóle złożyć filmik, tak samo ten, jest sobota 17:48 i wiecie, składam to wam na jutro, żeby było chociaż raz w tygodniu, no to mówię. Najprościej jest mnie znaleźć na Twitchu, jak mam czas, a na razie jest ciężko, bo wiecie, sesja, egzaminy, wszystko. Później będę pisał pracę inżynierską, więc zobaczymy, czy wtedy będę miał czas. A na razie jestem dobrej myśli, naprawdę. Z tym, że no czekamy trochę na strefę zagrożenia już, bo minęła minuta właściwie i no nic się tutaj nie zadziało. No ale nic, poczekamy, zobaczymy. No dobrze, odradzamy się przy bierze ciśnień, przy naszym kompanie właściwie. Kompanie broni, weźmiemy sobie paralizatorek i zobaczymy, co to będzie. Uba. Hello! No, nie słychać za bardzo Blackfisha napisanego przez cychy. No cóż, nie pykło typkowi. Ej, nic w tym do... Patrzcie, to ja już mam. Pieniądze. Tylko pieniądze.
Where was the shotgun? Ah, thanks. O, zastrzyk. Zastrzyku to my nie potrzebujemy. I can't hear what you're saying, mate. Weźmiemy amunicję. O, skubaniec. Alright, now it's great. USP in here. Ammo? O, gracias. Pieniążki. Super. Szkoda w sumie, że tylko dwa zastrzyki można nosić ze sobą. I have it, man. Tak, mam? Mam. Dokładnie. Mam już spadochronę. Co on robi? Co on robi? To jest to moje szczęśliwe P2000. Ja się tu skitram w domku. I zobaczymy. Jakiś drop FPS-ów nagły. Kurczę, czułbym się bezpieczniej z tym, z MP5. Aha. O, nie, to wcisnąłem. Mnie ciekawi bardzo ta czerwona skrzynia z bronią. Bo nie ukrywam, że chciałbym z niej skorzystać, ale jak on nie chcę, to ja się nie będę wychylał. Trudno. Zobaczymy, co będzie w tym, co nam helikopter zrzucił. Yeah, there is two of them. I've seen one 150 SE and one is close to me. Wow. Fuck yeah.
One was nearby, watch out. Kurczę, no. Ja bardzo bym chciał pomóc temu mojemu, tylko... No, tylko teraz go znaleźć. One is on the drop. Kurczę, zostać przy tym czy przy MC? Przy tym zostaniemy. Nie, Amazon mnie zabije. Gdzie jest ta druga skrzynia? Tu. To ja zebrałem tyle amunicji i mam tylko magazynek w zapasie? Just wait, I'm waiting for a drone. I have Molotov if you want. A no tak, widać przecież na mapce. Myślałem, że tam jest. Come on. Let's kill him. Nice. O, udało się. Udało się. On przeczekał wybuch i się wychylił temu mojemu. No nieźle. A go załatwił. No, mam nadzieję, że wam się to spodoba. A teraz wracamy do oceniania. Cheaterów. Pobierz dowód. No dobrze, moi drodzy, to oceniamy dowód. Zobaczymy, co tym razem. Czy Mirage, czy może Office? W sumie Office'a dawno nie było. A, Inferno. Nieźle. No i co tym razem? No na razie pan podejrzany ma 5 zabójstw. Jest 8 runda. Nie jest tak źle. Naprawdę, nie jest tak źle. Tak na pewniaka wbija z tą bombą. Antyterroryści robią coś dziwnego, bo właściwie siedzą na swoim respie. Czy to znaczy, że maska cheatuje? Zobaczmy w ogóle, ile ma fragów pan maska. Maska ma 9, 100-krotka, 17. Pan podejrzany tylko 5. Teraz się nie rusza. No, ciekawe, o co chodzi.
Przewidzimy trochę. No tak. Coś drgnął nasz pan podejrzany, ale niewystarczająco. Dalej nasz pan podejrzany stoi na... O, ruszył się. Ruszył się po dwóch rundach. Ciekawe, co to będzie. Środka w ogóle nie sprawdził. Tu wszedł na pewniaczka. Mu się w ogóle nawet nie sprawdza za bardzo kryjówek. Nie patrzę, czy jest ktoś na sajcie. No i mi się wydaje, że nasz pan podejrzany ma po prostu wallhacka. I tu przy okazji też aima. Niestety, ale zobaczymy zaraz dalej. I znowu nasz pan podejrzany stoi. I nic nie robi. Uuu, teraz pan podejrzany ma bombę. Teraz ma bombę i teraz on zwojuje cały świat, zobaczycie. Może tylko kiedy się ruszy, bo na razie to tak średnio bym powiedział. Uuu, tym razem nie trafi. Ten drugi strzał był taki już naprawdę bardzo szczęśliwy. Pan podejrzany już wie pytanie, czy Delta mu mrugnął w momencie, w którym pan podejrzany się wychylał. Zdaje mi się, że było widać Deltę. Ale ja tu widzę takie trochę no-scope'y. Nie no, żartuję, może nie no-scope'y, ale... Dziwna sytuacja, powiem wam. No ciekawe podejście, ciekawe. No i pan podejrzany, czy zdobędzie Ace'a? No nie, w sumie nie zdobędzie, bo jest tylko jeden już iguana. O! Tutaj pan podejrzany się ładnie wybronił tym kałachem. To było naprawdę piękne. No ciekawie kupują, ciekawie. Co nasz pan podejrzany tutaj pokazuje? Mi się wydaje, że on po prostu korzysta z wallhacka i też aima przy okazji po tej pierwszej, znaczy po drugiej rundzie właściwie, którą widzieliśmy. A tutaj o co chodzi? Może zróbmy tak. No nie, nie pykło. Tutaj już jednego zdjął. Powiem wam, że no na początku mi to zaśmierdziało mocno. Tak, celował przez ściany. Ja bym dał, że mimo wszystko oczywiste. I tutaj jeszcze za griffing też pójdzie. Także ja przesyłam werdykt i czekamy na kolejne demko. No, moi drodzy, uznałem, że w przerwie pomiędzy, prawda, pomiędzy nadzorami odpalimy sobie ten nowy tryb odbijanie. No i jakże się cieszę, że trafiłem właśnie w to miejsce na Mirage'a, gdyż ponieważ mogę poćwiczyć celowanie do, prawda, botów. Jedyne co potrafię robić, hech. Także wiecie, nie? Uła! Wreszcie mnie zabili. Ej, to się da ruszać, zanim się wybierze broń? Fajnie! Mamy złomka. Mam dobre przeczucia co do tego rozdania.
Ale dostałem. O nie, złomek poległ. Bot jeszcze do tego mnie zabił granatem. O nie. A bot Phoenix to czasem ktoś się nie podszywa pod bota? No nie wiem. Porażka. Porażka ze mną, no. Nie słyszał? Nie. Smoke czy flash? Smoke się przyda. Smoke, moi drodzy. Może tym razem nie zginę od granatu bota. Zaraz, jak to się tutaj wskakiwało? No prawie. Nie no, super jestem w tę Counter-Strike. Nie. 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 Zabiła mnie. Zero fragów. To się nazywa skill. Co wy na to? Jeszcze, o Jezu, teraz jeszcze awka. Będzie super. Ej! Ja byłem śmiercie Jeszcze raz. Może tym razem coś ugram. Bo na razie to jakaś porażka. Jej, zabiłem bota. Oślepionego granatem. Koniu się odpalił. A gdzie jest ten ostatni? Nie wiadomo. Nie wiadomo, ale już mam dwa fragensy, to znaczy, że już coś mi świta. Bota zabiłem, moi drodzy, bota zabiłem. Cieszę się. No nie może być. Ktokolwiek mógłby. I znowu B, moi drodzy, co to się dzieje? Po dwa zabicia w dwóch rundach. Po sobie? No, niesamowite. Dostałem.
active at Bravo. Podejście numer 2853. O Jezus, strzelałem obok, no. 87. W 6. Obiłem dosyć mocno, ale czy wystarczająco? To nie wiem. Jest wystarczająco. I asystiren, moi drodzy. Asystiren dostałem. No, kałaszek może być. I tak nikogo z niego nie zabiję, ale może być, wiecie, nie? A tak w ogóle to gram sobie teraz w to, bo czekam po prostu na demko, aż będzie... O Jezu, ale headshot wszedł. Czekam sobie po prostu, wiecie, na demko, aż będę mógł ściągnąć, ponieważ okazało się, że poprzedniego nadzoru to ja po prostu nie nagrałem. Także super. O, nie zdążył wybuchnąć ten flash. Aj, karamba. Ach, kurczę, no. Trzeba było wziąć nóż. Trzeba było. Ten nawet nie myślał, że tutaj może być przeciwnik. No niesamowita nowina. O, to mu nie pykło, niestety. O Jezu, strzelam jak sierota, no. Serio. Na B trzeba wskoczyć. Nie będę biegł dołem, nie będę próbował też wskakiwać przez okno. Zobaczymy, może uda mi się tędy. Tędy. 6-2-8. No, świetne statystyki. Ups. Trzeba było najpierw obić tego palacinka. No tak to. Lipton. Ach. Prawie fake defuse wyszło, o. A teraz jest nas trzech. Nie, czterech, przepraszam, co ja mówię. Z czterech. Bot ma 10. Ma więcej fragów niż ja. No nie fajnie. Nie no, masakra. Masakra, bot mnie ciśnie. Rozumiecie to? I to tak srogo. Znaczy on pewnie tak się nazwał, bo widzę, że i ma ping i w ogóle. Czekajcie, sprawdźmy to w ten sposób. Wyświetli profil społeczności. No. No. Także to nie jest bot. Ja już miałem złe samopoczucie, może mniemanie o sobie. O, dobrze, dało radę. Nawet jestem... A no tak, to cztery postacie. Już chciałem mówić, że o, nawet jestem w pierwszej czwórce. Dobra, bierzemy disconnect i patrzymy sobie, moi drodzy. Demko, bo to o to nam chodzi. No dobrze, moi drodzy, to startujemy z ostatnim demkiem na dzisiaj. Ciekawe, jaka to będzie mapa.
Overpass, odbijanie. Na odbijaniu był cheater? Serio? A, jak widzimy, wszędzie są obecni. Masakra. A tak swoją drogą, tak jak zacząłem wam mówić wcześniej, we wcześniejszym demku, nie odcinku, że po prostu nie mam czasu na składanie filmów i w sumie też za bardzo na ich nagrywanie, to jestem częściej dostępny na Twitchu, do którego link znajdziecie sobie w opisie tego filmu. A na razie mamy pana podejrzanego z 18 fragami po 7 plus 2 to jest 9, po 19 rundach. No zobaczymy, co tutaj nasz pan podejrzany nam pokaże, bo na razie wygląda to no, normalnie. Nie będę się przecież przyczepiał, że ktoś biega po mapce, bo tu nie o to chodzi, prawda? O, prawie trafił tym granatem. Teraz tak, pan podejrzany zamiast podłożyć bombę na sajcie, biegnie na... Szuka przeciwnika, żeby go zabić. Czy to dobrze, czy to źle? No nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ja bym to jako griefing uznał, no bo kurczę, wiecie no, terroryści przegrywają, a tak naprawdę nasz pan podejrzany idzie na zabójstwa. Tak trochę mi śmierdzi tutaj wallhackiem. Naprawdę trochę. Poczekajcie chwilę, zobaczymy ile ma zabójstw pan podejrzany. Jest drugi, ma 19 zabójstw, znaczy no, chodziło mi o to, który jest, a nie dokładnie ile ma zabójstw. No, powiem wam, dziwne to wszystko. Dziwne to wszystko, bo pan podejrzany tak gra, jakby jemu z jednej strony się nie chciało, a z drugiej jakby tylko chciał fragensy mieć. No i nie wiem. No naprawdę nie wiem. I tu znowu taka sytuacja, że pan podejrzany ma bombę, ale o, tym razem podłożył bombę, ale tak jakby zdawało mi się przynajmniej, że patrzył w to miejsce, w którym był przeciwnik przez cały czas. W sensie jak przeciwnik się ruszał, tak nasz pan podejrzany się patrzył. Tutaj zaczął strzelać, zanim wychylił się ARA, więc no nasz pan podejrzany się tutaj zdradził przy korzystaniu z wallhacka. Ciekawe, czy jeszcze ma AIMA. No ciekawe, zobaczymy zaraz. Przewinę tutaj trochę, jak oni sobie biegną, bo takie biegnięcie tu nie ma sensu, chyba że się szczela piw-paw. Wszyscy antyterroryści postawili na rush w tej rundzie. No i nasz pan podejrzany zamiast wyjść i patrzeć, co się dzieje na szorcie, gdzie widział, że jeden przeciwnik na pewno jest, to ten czekał, aż wyjdzie mu ARA. To jest z tym, że ARA został wyeliminowany przez Bulldoga, który tam po prostu był bliżej. No i... tak jak mówiłem, co do wallhacka, to tutaj już nie mam w ogóle podejrzeń. Aczkolwiek no, chciałbym się dowiedzieć, czy nasz pan podejrzany korzysta z AIMA. Bo jeżeli tak, to robimy mu brzydką kicie i po prostu... Co on robi? Robimy mu brzydką kicie i go po prostu reportujemy. Aczkolwiek to takie patrzenie w ziemię po strzale było bardzo dziwne. Nie wiem, co to miało robić. Naprawdę nie mam bladego pojęcia. No i pan podejrzany nie wie, na kogo ma się wychylić. Czy na Tukana, czy na Torusa. Torus jest prawdopodobnie wpatrzony stomawką. Tutaj pan podejrzany chybił, nie wiem, żeby jakby zmyć z siebie większość podejrzeń, które już pewnie mają antyterroryści. No ale spójrzcie, pan podejrzany zafleszowany, zasmałkowany jest w stanie wyciągnąć fragensa. O i tutaj jeszcze w ogóle no scope wpadł. Tak coś mi się wydaje, że AIM też tutaj jest obecny. Bo mówię, nawet za bardzo nie przycelował wtedy z biodra. Tak naprawdę, kiedy strzelał do... Kto to był? ARA? Nie był ARA? Czy tam... No, do Torusa właśnie. Tutaj do Torusa. Już mam problem z pamięcią, wiecie. No ale widzicie, pan podejrzany bardzo dziwnie zachowuje się po strzale. To jeszcze jestem w stanie jakoś, nie wiem, wytłumaczyć. Ludzie mają swoje tiki. Aczkolwiek pan podejrzany zachowuje się w taki sposób, że no zasługuje też według mnie na AIMA. Bo mówię, tamten noscope był o tyle dziwny, że z dosyć dużej odległości. I w sumie pan podejrzany tak jakby... nie wiem nawet jak to opisać. Wiedział, że w to miejsce strzeli jego broń. O, może tak. Tutaj Tukan się ukrywa, ale przed panem podejrzanym nikt się nie ukryje. No i widzicie, zamiast zrobić to w ten sposób, że pan podejrzany podłoży bombę, to gonił tutaj Tukana, chciał go zabić nożem. Niestety, tekiem mu się nie udało, nożem tego nie zrobił, a z awki też nie trafił. No masakra. Po prostu masakra.
Pan podejrzany 30 fragów, jest 25 rund już za nami. 26 właśnie w trakcie. No i co? Tukan wcelowany w wyjście z monstera na beczkach. Zobaczymy, czy pana podejrzanego trafi, czy to pan podejrzany trafi tukana. Ja myślę, że będzie ten drugi scenariusz. No aczkolwiek no zobaczymy, zobaczymy. No. Tutaj pan podejrzany stoi niewzruszony po tym granacie. Flash go właściwie nie do sięgu, nie dosięgnął. Nie dosięgł. O, ciekawe. No ale widzicie, nie jest kolorowo. To jest jakaś porażka, naprawdę. Z takimi ludźmi trzeba grać. Jak się chce grać, oczywiście, w Counter-Strike'a. No i co nasz pan podejrzany? Czy będzie strzelał teraz przez smoka tak jak w poprzednich rundach, czy jednak sobie daruje? No na razie sobie darował, jeszcze nikogo nie zabił przez smoka. Ale tutaj on już wie. On już wie, gdzie są przeciwnicy. On strzela przez to drewno. Ciekawe. Ciekawa sprawa. Tutaj Torus się w niego wcelował. Pan podejrzany najprawdopodobniej nie wie, że Torus ma tylko skauta, a nie awkę, ale już celuje mu na głowę. Już wie, gdzie są przeciwnicy. On ich dobije. Naprawdę. Żal na to patrzeć, wiecie? No dobrze, moi drodzy, to tak. Wspomaganie celowania było oczywiste. Pola widzenia również, inne zewnętrzne również. Umyślne przeszkadzanie na nie. No to cóż, ja przesyłam werdykt. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną i do następnego razu. Hej!